Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie taki cykl, myślę może trzech odcinków co najmniej, o szybownictwie. No jak to przeważnie mnie bywa, jak zaczynam dłuższy cykl, to w pierwszym odcinku nie latamy. I tak będzie tym razem. Ale zapoznamy się z bardzo fajną aplikacją. Jest to XSOAR, to macie właśnie stronę internetową oficjalną tego projektu. I cóż to jest? Tu mamy napisane, że XSOAR to jest taktyczny komputer szybownictwa, coś takiego, tak, czy tam do szybownictwa. Originalnie napisane na Pocket PC, tak, na platformę Pocket PC. Pocket PC to jest bardzo stara, już chyba nieużywana platforma. To był tam jeszcze na jakimś Windowsie mobilnym robione. No i to trochę widać, że ta aplikacja była pod to pisana, no bo jednak jest troszkę, te menu jest no niewspółczesne, to widać po prostu, no ale to w zasadzie w niczym za bardzo nie przeszkadza. A aplikacja jest rewelacyjna. Jest na tyle rewelacyjna, że jest oczywiście też używana w szybownictwie realnym. Także tutaj jak najbardziej można to używać w realu, jest to używane w realu, tym bardziej, że można to sobie właśnie też zainstalować na Androida. Tak? Tutaj mamy wszystkie platformy wspierane. Jest też Android, jest to też dostępne z Google Play. Po prostu nie musimy ściągnąć tutaj żadnej tutaj paczki instalacyjnej, po prostu możemy wejść w Google Play i tam sobie tą aplikację znaleźć i ją pobrać. No i także mamy wersję na wiele tutaj innych systemów, w tym oczywiście Windows, jest też Linux, chociaż u mnie na Linuxie dostawałem czarny ekran w tej aplikacji i nie wiem o co chodzi. Wyczytałem, że trzeba po prostu uruchomić ten na przykład z Dockera i wtedy działa, ale to już nie chciałem kombinować. Widocznie jakieś tam paczki, mam jakiś konflikt może paczek. No a z Dockerem to działa, no bo tam jest środowisko specjalnie przygotowane pod tą aplikację. No szkoda, że nie ma Flatpaka, tak? Flatpak mógłby to rozwiązać, że wszystkie zależności byłyby spełnione właściwie i może wszystko by wtedy działało. Także tak, no platform jest wiele, można to sobie oczywiście pobrać na Windowsa 64 bity. Ja właśnie takiej wersji będę używał, dlatego że będzie mi lepiej to właśnie pokazywać z Windowsa niż tutaj, nie wiem, bawić się nagrywaniem z telefonu. Ale jak najbardziej możecie to sobie też uruchomić na telefonie i co ciekawe, oczywiście pokazuję to po to, bo można to podpiąć też pod symulator, jak na przykład FlightGear. I zarówno można to podpiąć pod aplikację jakąkolwiek, czy Windowsową, czy też na telefonie, także nie ma z tym problemów. Po pobraniu programu mamy po prostu pliczek exe, nie jest to żaden instalator, po prostu to klikamy i od razu nam się uruchamia aplikacja. Dam sobie to na środek. No i tu jest też okienko resizowalne, możemy sobie tutaj dowolną orientację ustawić, czy na przykład jak na telefonach komórkowych, na przykład bardziej taką pionową. No i tutaj wita nas ekran, gdzie możemy sobie wybrać dwa tryby, jakie chcemy uruchomić. Mamy tryb fly, czyli do lotu. No i tutaj, jeżeli już lecimy, czy to w realu, czy w symulatorze, to dajemy sobie opcję fly. No i wtedy oczywiście tutaj ta aplikacja jest podpięta na przykład z jakimś GPS-em, czy z aplikacją zewnętrzną jak symulator i wtedy dane są przekazywane z tych urządzeń, czy z oprogramowania do XSOAR. XSOAR wie na przykład o pozycji szybowca, prędkości i tak dalej i to wszystko może dalej przeliczać, pomagając nam i ułatwiając w szybowaniu. I mamy też opcję SIM. Opcja SIM oznacza, że nie podłączamy się do żadnego tam urządzenia czy symulatora, a bawimy się samą tą aplikacją XSOAR, która też umożliwia nam tutaj bawienie się, że tak powiem, szybowcem, tak? Czyli po prostu poruszanie się szybowcem, czy ustalanie mu wysokości, co sobie zaraz zobaczymy, bo jeszcze najpierw, jak widzimy tutaj, no powinna się wyświetlać mapka. Tu w zasadzie nie mamy nic skonfigurowane i tak zawsze będzie na dzień dobry i na początek zawsze trzeba sobie taką aplikację skonfigurować. No jak to aplikacja mobilna, przeznaczona na urządzenia mobilne, mamy tutaj gesty. Możemy na przykład zmieniać ekran lewo-prawo. Tu akurat mamy dwa ekrany, ale to jeszcze nie widać za bardzo, bo nie mamy mapy. Możemy robić zooma i takie oddalenie, to też góra-dół, tak, mamy taki gest. I mamy też gest jako literkę V, rysujemy literkę V i otwiera nam się menu, tak, i w ten sposób możemy tutaj wejść w ustawienia na przykład aplikacji. To możemy dać anuluj, żeby to zamknąć, możemy dać zakończ, żeby całkowicie zamknąć aplikację, więc po prostu gest V, tylko trzeba go dobrze narysować. O, jest też dwuklik chyba, tak, też jest dwuklik, możemy po prostu dwa razy kliknąć i też się otwiera nam to samo menu. Także kto co woli. No i tak, skonfigurujmy sobie, dajemy config teraz. Pójdźmy w system i mamy pliki danych i tu mamy pliki danych. No i musimy sobie wgrać odpowiednie pliki. Najpierw wgrajmy sobie mapę, to jest podstawa. Kliknijmy sobie tutaj to pole i co? I teraz dajemy pobierz na dole. No i mamy listę wszystkich plików, no map po prostu do pobrania. I to jest bardzo fajne, że nie musimy nigdzie tam chodzić z zewnątrz. Też możemy pobierać mapy z zewnątrz, ale możemy to zrobić bezpośrednio z tej aplikacji. I szukamy Polski, tak? Tu mamy pol i mamy pol high res, tak, czyli wysokiej rozdzielczości mapy. Oczywiście ja sobie wezmę wysokiej rozdzielczości, dajemy pobierz i mapka nam się pobiera.
No i mapę mamy pobraną. No dobrze, na razie zobaczmy sobie, czy ta, jak ta mapa wygląda. Teraz się wczytuje. Tak, i mamy mapę wgraną. Teraz oddalę widok i no w sumie jesteśmy koło Łodzi, tak? Gdzieś w centrum Polski nas usadowił, tak domyślnie. Ale oczywiście to, gdzie będziemy domyślnie, teraz sobie też ustawimy. Ale to nie wszystko, bo oczywiście tam jest więcej plików do ustawienia. Tak więc idziemy jeszcze raz w opcję config, system, pliki danych. Dalej mamy punkty trasy. Tu możemy chyba też sobie coś pobrać. Ja sobie pobiorę. Tu będziemy mieli PL-kę pewnie gdzieś. Tak, jest PL-kap. Pobierzmy to sobie. Mamy też strefy podstawowe. Chodzi o strefy powietrzne. Airspaces. Dajmy też pobierz i szukamy Polski. Jest Poland Airspace. Dajemy pobierz. Dobrze, mamy też FLARM, Device Database. FLARM to jest system ostrzegawczy o innych samolotach, statkach powietrznych na niebie, tak ostrzegając nas o kolizji po prostu. Zobaczmy, co to jest do pobrania. Jest jakiś data, ja tego za bardzo nie rozumiem, co to są za pliki i co one w sobie mają, ale pobierzmy sobie na przykład ten database. Dobrze, coś pobrał. I tu przy okazji widzimy też katalog, gdzie te pliki się nam zapisują, tak? Czyli to jest tam moje dokumenty po prostu i katalog Exisor Data. Tam wszędzie te pliki siedzą. Jeżeli usuniemy ten katalog, to po prostu stracimy tą całą konfigurację. To tak wygląda. Tutaj też pamiętajmy, że na dole mamy jeszcze checkbox Expert, który nam wyświetla ekstra dodatkowe dane i tu możemy sobie doczytać jeszcze kolejne pliki, jak jakieś punkty trasy dodatkowe, specjalne punkty na trasie i tak dalej. Oczywiście takie pliki też podejrzewam, że można robić samemu. Ja tego jeszcze nie robiłem. W Cycle można sobie pewnie przygotować jakieś punkty trasy i to mieć po prostu w jakichś plikach i sobie to wczytywać. Tak? Także tutaj no, opcji konfiguracyjnych jest tutaj naprawdę mnóstwo, jak zaraz też zobaczycie. I w tej chwili, jak to zamknę, o i proszę, mamy już przestrzenie powietrzne na takiej mapce i możemy na przykład kliknąć w jakikolwiek punkt na mapie, dajmy to lotnisko w Łodzi i widzimy, co się po prostu znajduje w miejscu kliknięcia, tak, że mamy to lotnisko, mamy takie strefy powietrzne, tutaj też widzimy ich wysokości, tych stref powietrznych, tu jest od ziemi do 518 metrów, tu jest od 518 do 1300 i tak dalej. Możemy też kliknąć daną strefę i też mamy o niej informacje dodatkowe, także no jest tu mnóstwo ciekawych, przydatnych informacji pomocnych podczas też nawigacji. Dobrze, ale to nie wszystko z konfigurowaniem. Tak, tutaj trochę się nakonfigurujemy. Nie to chciałem. Dajemy sobie V jeszcze raz. Idziemy w config i tym razem stawmy sobie biegunową szybowca. Dajmy szybow, czyli szybowiec. Nie mamy żadnego szybowca, tak? Tu była lista szybowców. Możemy ich zrobić sobie ile tam chcemy, więc dodajmy sobie nowy. Znak rejestracyjny. Wpiszmy sobie, żeby to się jakoś nazywało. Ja dam sobie mój callsign Esperom. Esperom, dajmy OK. I mamy biegunowa, tak? Klikamy przycisk biegunowa i jeszcze dajemy przycisk wybierz. I tu mamy po prostu nazwy szybowców. Musimy teraz wybrać szybowiec, jakim będziemy lecieli po prostu w naszym symulatorze. Jak przejdziemy do symulatora, ja będę latał na tym szybowcu ASK-21 Glider. Już mam go zainstalowanego. No i taki szybowiec musimy znaleźć w Exisor. Dobrze, dajemy sobie ASK-21, jest na liście. Dajemy wybierz. No i co, potwierdzamy. Jest nazwa, prędkości są, opadanie i tak dalej. Tak, czyli mamy wszystkie te parametry, jeżeli chodzi o biegunową. No a biegunowa jest to też inaczej, no w skrócie mówiąc biegunowa, mówiąc ściślej biegunowa prędkości, czyli jest to krzywa zależności opadania i prędkości, tak? Czyli tu mamy właśnie prędkości oraz opadania. No i to jest pewna krzywa i to jest każdy szybowiec ma swoją specyfikę, taką swoją krzywą, dlatego musimy po prostu powiedzieć temu programowi, z jakiego szybowca będziemy korzystali. Więc dajmy OK teraz i tak jest potwierdzenie, mamy ASK21. No ja tu nie będę nic zmieniał, ale mamy jeszcze jakieś parametry do ustawienia, możemy tu sobie wszystko poustawiać jeszcze ręcznie. I jest nasz szybowiec na liście, po prostu jest wybrany. Dobrze, dajemy zamknij. I dodaliśmy nasz szybowiec. Stawmy sobie teraz lotnisko domowe, tak żebyśmy od razu na starcie byli naszym szybowcem ustawieni, no na przykład w tym trybie symulacji względem jakiegoś lotniska, tak? Tak żeby od razu nam pokazywał na przykład, żeby ta aplikacja nam pokazywała kierunek do danego lotniska. Literkę V narysujmy na ekranie i idziemy, tym razem idziemy w nawigację, nawig i dajemy punkt trasy. Troszkę tak dziwnie to wygląda i klikamy na nazwę, tak? Będziemy sobie na przykład szukali po nazwie. I wpiszmy sobie nowy targ. Ja będę właśnie startował z nowego targu.
Jak widzicie, fajnie podpowiada, jakie literki ma w bazie danych, tak? Co możemy wpisać. Teraz jest ARG i dajemy OK. No i coś znalazł, tak? Znalazł tam lotnisko i jakiś hangar. Oczywiście ja wybiorę sobie lotnisko, dajemy teraz wybierz. Mamy teraz dane o tym lotnisku i idziemy w prawo. To jest troszkę ciężkie do znalezienia, że tu są jeszcze opcje, tak? Tu mamy jeszcze strzałki, możemy... Tak, mamy dwie strony w sumie. Idziemy w prawo, dajemy ustaw jako dom i to będzie nasze lotnisko domowe i... O, w tej chwili jestem ustawiony w Nowym Targu. No i kliknąłem ten samolocik. Dobrze, tu mamy alert o zewnętrznych strefach. Możemy dać, że przyjąłem, ale to znowu będzie nas alarmować, więc może najlepiej dać sobie tak zatwierdź na dziś, że jest OK. I to jest właśnie tryb symulacji, że my możemy sobie tym gliderem, żeby go właśnie maźnąć, ruszyć, tak? Nie wiem, jak to nazwać. Kliknąć, pociągnąć do przodu, żeby leciał przed siebie. O, tak to powiedzmy. I on po prostu sobie teraz leci, tak? Tylko leci na bardzo niskiej wysokości. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dajmy sobie konfigurację dalej. Przejdźmy do system i zrobimy sobie konfigurację bezpieczeństwa, komputer i współrzędne bezpieczeństwa. Chyba tak to jest w wyspy, chyba jako współrzędne. Mamy coś takiego jak wysokość przylotu. To jest wysokość nad lotniskiem. Domyślnie jest ustawione 300 metrów, ja tak sobie zostawię, ale warto wiedzieć, że mamy tutaj taki nastaw. Możemy go oczywiście też zmienić. I co to oznacza? To oznacza, że jak nasz tutaj Exisor będzie nam mówił, czy mamy przylot do lotniska, no powiedzmy, że Exisor nam powie, tak, mamy na styk, możemy dolecieć do jakiegoś lotniska, będziemy na wysokości 0 metrów. Ale to nie do końca będzie prawda, bo będziemy tak naprawdę na wysokości wtedy 300 metrów. Także warto tutaj dać sobie taki margines bezpieczeństwa po prostu, tak? Jak nam Exisor będzie mówił, tak, dolecisz, będziesz miał metr wysokości, na przykład to będziemy mieli 301 metrów wysokości nad lotniskiem, kiedy tam dotrzemy. A z kolei, jeżeli na przykład Exisor nam powie, że nie dolecimy do lotniska, bo jesteśmy, tak, bo brakuje nam na przykład 300 metrów, to tak naprawdę dolecimy do lotniska, ale na styk, będziemy na zero. Także warto o tym wiedzieć, tak? Mamy też minimalną wysokość nad terenem na dolocie. To jest domyślnie 150 metrów, ja tej wartości też nie będę zmieniał, ale warto też wiedzieć, że taki nastaw tu jest. Tu chodzi o to, że jak na dolocie do lotniska na przykład mamy jakieś góry, no to musimy je ominąć. I tu mamy właśnie taki bufor bezpieczeństwa, z jaką wysokością będziemy omijali te góry, na przykład tutaj w tym wypadku minimum 150 metrów. Czyli po prostu, jeżeli program wyliczy, że będziemy 100 metrów nad górami, no to Exisor nam powie, że nie przelecimy przez tą górę, tak? Że po prostu nie da się tam, że nie dotrzemy tam. Musimy się wzbić wyżej. Tu mamy jeszcze tryb ekspert, możemy sobie włączyć mnóstwo innych rzeczy. Także warto wiedzieć, zwłaszcza o tych dwóch wartościach podstawowych, jakie tutaj mamy. Także mamy konfigurację bezpieczeństwa, taką podstawową. I wróćmy do naszego tutaj symulatora. No i teraz zobaczmy właśnie, że nasz tutaj szybowiec sobie leci. Leci na minusie. Możemy go sobie podnieść, tak? Tu mamy wysokość. No mamy dwie wysokości. Mamy wysokość z GPS-a w metrach, 628 oraz w stopach. A tu mamy wysokość nad terenem i w trybie symulacji możemy tutaj właśnie tym sterować, że możemy podnieść szybowiec o na przykład 100 metrów albo tak zniżyć o 100 metrów czy o 10. Także ja tutaj mu na przykład wzbiję trochę, tak, no dam, żeby się wzbił, tak, podniosę mu wysokość. Także w ten sposób możemy sterować wysokością. Tu mamy jakieś ostrzeżenia, tak, że dostaliśmy, tak, dostaliśmy dolot do lotniska. No i teraz tak, mamy właśnie nasze lotnisko domowe. Tu widzimy, mamy taki boksik z informacją, jaki jest nasz cel podróży, Nowy Targ i dystans. Ale to też jest zobrazowane tutaj na tej mapce, może sobie przybliżymy trochę, tak, że mamy tą taką czarną strzałką, pokazany kierunek do naszego wybranego lotniska. Oczywiście lotnisko możemy też sobie zmienić. I tutaj też nam pokazuje właśnie ta aplikacja, czy mamy dolot do tego lotniska, to jest bardzo ważne. Jak mamy na zielono do góry, to znaczy, że dolot jest. I tu mamy, jaki to jest dolot? 30 metrów, tak? Co to oznacza? To oznacza, że... Może zmienię mu trochę kierunek, żeby nam się to tak nie zmieniało. O, mamy teraz 23 metry do lotu. To oznacza, że jak także wedle tej aplikacji, jak dolecimy do lotniska, to będziemy mieli 20, no teraz 6-7 metrów zapasu nad lotniskiem, ale musimy jeszcze uwzględnić tą naszą granicę bezpieczeństwa, czyli tam było 300 metrów, czyli tak naprawdę będziemy mieli w tej chwili 330 metrów, jak dolecimy do lotniska. Więc mamy sporo jeszcze zapasu, bo mamy jeszcze ten bufor 300 metrów. No ale tu nas właśnie aplikacja fajnie informuje, że mamy dolot do tego lotniska. Tu mamy też przy tym lotnisku też tą informację w metrach, 35, tutaj też się to zgadza. I też lotnisko jest rysowane taką zieloną obwolutką, co oznacza, że też mamy dolot do tego lotniska. Jak sobie oddalę widok,
Tu będziemy mieli inne lotniska. O, tu mamy inne lotniska i widzimy, że do lotu tutaj nie mamy, bo nie mamy tej zielonej obwolutki. Ale jeżeli sobie zwiększę wysokość, to zobaczymy. O. Powiększa się, tylko muszę bardzo być wysoko. O, i tutaj dostałem dolot, i tu dostałem dolot, tak? Czyli tutaj już dolecam na lotnisko, na to lotnisko też dolecę. Widzimy też odległości, znaczy nie odległości, tylko wysokości w metrach, czyli jak teraz polecę na to lotnisko tutaj do Krakowa, to będę miał jeszcze 370 metrów zapasu, tak, wysokości, tak? 300 dlatego, że to jest z ustawień, które sobie przed chwilą robiliśmy, z ustawień bezpieczeństwa. I na nowy targ też sobie dolecę. I tu będę miał nawet wysokość 272 plus jeszcze 300 metrów, więc całkiem spory zapas. No jeżeli sobie zdegradujemy wysokość, to oczywiście już tutaj dolotu nie mamy. I też można zauważyć, tu jest takim bardzo, bardzo cienkim, brązowym takim ślaczkiem narysowana też granica naszego dolotu. Jak sobie jeszcze to zwiększymy, no to widać, że ona się też powiększa. No i teraz też moja strzałka pokazuje, że mam... No ta strzałka zawsze pokazuje do lotniska, jakie mamy wybrane, tak? Czyli w tym wypadku nowy targ, że mamy dolot. A jak zaczniemy mocno zmniejszać, to i nawet na nowy targ nie będziemy mieli wysokości. O. I w tej chwili nawet na nowy targ nie dolecę, tak? I to mnie właśnie aplikacja teraz przed tym ostrzega. No chyba gdzieś tu bym skończył, tak? Tu bym się rozbił, próbując dolecieć do tego lotniska. I dlatego mamy dużą czerwoną strzałę w dół i wartość na minusie. A do tego jeszcze 300 metrów, więc tak naprawdę no, brakowałoby mi 48, żeby być na zero, tak? Bo to oczywiście też trzeba wziąć poprawkę z ustawień 300 metrów. Ale teraz tak, to, że tutaj nam pokazuje, czy mamy dolot, czy nie dolot, to też jest ważne, że zależy od ustawień tutaj tego MacCready'ego. Tu mamy nastawa, kalkulacja MacCready'ego. No i tutaj właśnie MacCready no, po prostu przygotował taki model matematyczny, w jaki sposób wyliczać ten dolot szybowca i przyjmuje wartości bodajże od 0 do 5, przynajmniej tak jest w tym programie. I w tej chwili nasza wartość jest dosyć niska tego MacCready'ego nastaw. Jest to nastaw ręczny. Mamy wybrane 0,5 metra na sekundę. I im niższy ten nastaw, możemy jeszcze tutaj odjąć do 0. Już dalej się nie da. Tak, 0 to oznacza, że możemy polecieć bardzo daleko. Tak, to znaczy, że lecimy z małą prędkością i opadamy z małą prędkością. Więc polecimy daleko. Więc nasz zasięg się zwiększa. Może to zobrazujmy sobie tak, że ja sobie jeszcze troszkę tu podniosę. O, i teraz na ustawie MacCready'ego 0, tak, mamy, że dolecimy do nowego targu. Może skieruję się jeszcze tutaj. Ale jak zmienię nastaw MacCready'ego na wartość większą, to zobaczcie, że ta zielona strzałka no, mówi, że już nie dolecę. Ale nie jest na czerwono, jest właśnie na pomarańczowo. A to dlatego, że jak zmieniamy sobie nastaw tak MacCready'ego, no to tutaj mamy informację, że no nie dolecimy z takim nastawem MacCready'ego. Ale ta strzałka tutaj, takiej półstrzałki zielonej, nam mówi, że na 0, MacCready 0, dolecimy. Więc dlatego to nie jest w pełni czerwone, tak? Tylko jeszcze jest taka informacja, że na MacCready 0 możemy jeszcze dolecieć. Więc to jest bardzo ważne, że tak naprawdę informacja to, czy dolecimy, czy nie dolecimy, zależy właśnie od tej nastawy. I ją sobie ustawiamy ręcznie, ale też możemy nastawić automatycznie. Jak mamy to wybrane, to idziemy sobie w ustaw i zaznaczamy checkboxa auto i w tej chwili działa to w trybie automatycznym. Tutaj możemy dać zamknij. No ja w sumie będę używał sobie właśnie auto, tak? To jest taki no, chyba najlepszy stan, że nie muszę się tym przejmować, jaki mam ten nastaw MacCready'ego. Zrobi to za mnie komputer. No i co tu jeszcze mamy na ekranie, to oczywiście te boksy i co ciekawe, te boksy też możemy sobie dowolnie konfigurować, to znaczy podmieniać informacje, jakie chcemy w boksach wyświetlać. Możemy wyświetlić dany boksik, dać zmień infobox i mamy całą tę listę przeróżnych informacji, które możemy sobie wyświetlać. Jest tego bardzo dużo. Ja sam tutaj nie ogarniam się tego wszystkiego. Warto tu poczytać opisy na dole, które nam informują, co dany boksik pokazuje. Ale ja nie będę tego zmieniał, ale warto to wiedzieć, że to wszystko jest konfigurowalne. Te boksy też można różnie rozmieszczać na ekranie, bo mamy też konfigurację ekranów, jak i w ogóle mamy kilka ekranów. W tej chwili mam dwa ekrany właśnie. Możemy się tutaj swapować lewo-prawo między ekranami. Tu mamy po prostu ekran mapy. Ale takie ekrany możemy też modyfikować i je dodawać. Weźmy sobie konfigurację. Ta konfiguracja, system, ekran. I tu mamy strony. O, to są strony bardziej niż ekrany.
No, ekran strony. No, mam dwie strony, tak? I mamy tą mapę z infoboxami. I tu jest jej konfiguracja. Mamy też drugi ekran jako mapa. To jest ta pusta mapa bez infoboxów. I tu właśnie mówimy, jaki ma być główny obszar, że to będzie mapa. Mamy też radar FLARM, czyli ten ostrzegacz o ruchu lotniczym, asystent krążenia, to też sobie zobaczymy, mam nadzieję, podczas już przelotu, że się włącza taki asystent krążenia, żeby złapać prądy w kominie. I mamy też sztuczny horyzont. I sztuczny horyzont też się przydaje, jak wlecimy w chmury. Ja na razie to zostawię. Skonfigurujmy sobie mapę jeszcze tak, że infoboxów nie chcę tam, jest brak bardzo dobrze, ale mamy obszar dolny i jest pusty. Ja tu sobie ustawię na przykład profil wysokości, co jest też bardzo pomocne. Daj mi sobie wybierz. Zamknij i zobaczmy teraz, jak wygląda nasz profil. O tutaj na tym drugim ekranie i widzimy, no bardzo fajna rzecz, bo mamy właśnie tutaj pozycję naszego szybowca, jego wysokość. Mamy tutaj przestrzenie powietrzne, widzimy, kiedy się one tutaj rozpoczynają, na jakich wysokościach. I widzimy też tutaj ziemię, jaki jest kształt, po prostu tak, profil ziemi, wzniesienia i tak dalej. Więc też świetna sprawa. Ale jeszcze sobie dodam drugi ekran. Wejdźmy w konfigurację. System, ekrany, strony i dodajmy sobie nowy. Ja sobie dodam, tak, on mi skopiował. Dajmy sobie, że główny ekran to będzie sztuczny horyzont. Wybierz. No i tu dajmy chyba auto pusty, tak? Dajmy zamknij, zamknij. I teraz mamy trzecią stronę ze sztucznym horyzontem. Tylko tutaj akurat nic nam nie pokazuje. Mam nadzieję, że w symulatorze tutaj zobaczymy właśnie sztuczny horyzont. Kolejna ciekawa rzecz to jest tworzenie sobie zadań, a także tam trasy przelotu możemy tworzyć. Dajmy V, config, dajmy nawigacja i mamy zadanie. No i tu mamy na przykład punkty zwrotne. Możemy po prostu ustawić sobie naszą trasę przelotu. Możemy też sobie wybrać i stworzyć zadanie. Mamy reguły do zadania, że na przykład jest to konkurencja wyścigowa, konkurencja obszarowa AAT, obszarowa MAT. Ja szczerze mówiąc, aż się na tym jeszcze nie znam. Jestem początkującym tutaj odkrywcą szybownictwa, że tak powiem. No ale rozumiem, że także są zawody w szybownictwie, możemy tu sobie takie zawody też konfigurować i różne tutaj robić reguły i zadania. Ale zróbmy sobie na przykład jakąś prostą trasę. Dodajmy sobie punkt po nazwie Nowy Targ, czyli zaczniemy od nowego targu. OK. Lotnisko, Nowy Targ. Wybierz i jest. S od start, tak? Startujemy z Nowy Targ, dajemy teraz, dodaj kolejny punkt. Jeszcze raz trzeba kliknąć nazwa. No i teraz co? Nowy Sącz na przykład sobie wpiszmy. Nowy Sącz. Fajnie tu podpowiada literki. Weźmy lotnisko, Nowy Sącz, wybierz. Jest Nowy Sącz. I tu już jest jako T1 taki punkt, tak, na trasie. Dajmy kolejny. Wybierzmy Kraków na przykład. Kraków. OK. Kraków, Balice, wybierz. Jest Kraków. No i znowu dajmy nowy targ. Zróbmy sobie taki trójkąt przelotowy. Nowy targ, może wystarczy. Tak, nowy targ jest. OK. No i teraz zamykamy to mówiąc, że ten ostatni punkt, nowy targ, to jest ustaw jako punkt końcowy. Jest F od finish, tak, mamy wszystkie punkty. Tu mamy taką też mapkę, możemy sobie ją zobaczyć. Jest nasz trójkąt taki przelotowy. Tu jest nowy targ, lecimy na Nowy Sącz, Kraków i z powrotem na Nowy Targ. Możemy to sobie teraz no, załadować po prostu do mapy, tak? Dajemy chyba po prostu zamknij i tu wybieramy zamknij. Tak, możemy cofnąć zmiany, ale dajemy po prostu zamknij. I w tej chwili oddalę jeszcze widok. O, tak, i mamy ten nasz trójkąt przelotowy. I w ten sposób możemy sobie właśnie konfigurować naszą trasę. No i możemy na przykład też kliknąć dane lotnisko. Tak, tu widzimy wszystko, co jest w miejscu kliknięcia. Jest nasze lotnisko Nowy Sącz. Możemy też dać opcję leć tu. To akurat anuluje naszą trasę. Dam leć tu, leć do. I mamy po prostu już tylko strzałkę do naszego lotniska. No i też mamy niedolot, tak? Nie dolecimy tam. Brakuje nam aż 1750 metrów. Tu mamy wysokie góry po prostu do pokonania, tak? Dlatego nie możemy tam dolecieć, bo pewnie gdyby nie te góry, to byśmy tam dolecieli. O, przełączyłem się, więc musielibyśmy jeszcze podnieść sobie dosyć mocno wysokość. No to już na Macready 0 byśmy dolecieli. Ale zróbmy sobie, o tak, jeszcze wyżej i już bez problemu dolecimy na Nowy Sącz. Jak ta strzałka jest taka urwana, to już jest poza zakresem no,
długość strzałki nie oddaje wysokości, po prostu też taka informacja. No i też mam informację, że dolecimy do Nowego Sącza. Tutaj też powinna się wyświetlać taka strzałka mówiąca o kierunku wiatru, ale coś mi się ona nie wyświetla, nie wiem czemu. Chyba na telefonie mi się wyświetlała, no nie wiem, ale może w trybie fly ta strzałka się będzie rysować. Tutaj na razie mi się ona nie rysuje. Tak, mam tylko strzałkę jedną, taką czarną, mówiącą, gdzie jest nasze lotnisko docelowe. No i dobrze, kolejna ważna rzecz to oczywiście podłączenie teraz tego Exisora do symulatora FlightGear. Także najpierw zobaczmy konfigurację tutaj w Exisor. Idziemy config, tak, config i urządzenia. I tu mamy listę jakby urządzeń, pod które możemy się podłączyć. Tu powiedzmy portów, tak, mamy porty A, B, C, D i ewentualnie urządzenia podpięte. Tu na razie nie mamy żadnych, tak. Te nawet są porty wyłączone, możemy je też tylko wyłączyć, tak. Tu mamy aktywny port A. Możemy go wyłączyć, o też, albo dać aktywny. No ale dobrze, wybierzmy port A i dajmy edycja. I tu musimy wybrać w port, musimy wybrać, jak się będziemy łączyć. Będziemy się łączyć przez protokół UDP, czyli poprzez gniazdo sieciowe i to sobie wybieramy. Dajmy sobie wybierz. Tu mamy port, na którym będziemy się łączyć. No zostawmy domyślnie, ja tu nie będę zmieniał, 4353. I sterownik generic, tu tych sterowników jest troszkę dużo, ale zostawmy sobie ten ogólny sterownik i to tutaj wystarczy, tak? Dajemy OK, dajemy zamknij i w Exisor to wszystko. No ja sobie Exisora już zamknę, a to dlatego, że będę musiał go i tak zrestartować, żeby przejść do trybu Fly. No niestety tutaj jakby nie ma chyba cofnij, nie znalazłem opcji cofnij się do tej planszy pierwszej, gdzie jest wybór Fly albo Sim. No i uruchamiamy Flight Geara, przede wszystkim teraz idziemy sobie w ustawienia. I tutaj musimy dopisać taką linię komend. Włączamy sobie tutaj protokół NMEA. To jest protokół właśnie do komunikacji się z urządzeniami fizycznymi jak GPS-y, czy też właśnie tą naszą aplikacją Exisor. Więc nie tylko z Exisorem się połączymy na tym protokole, ale możemy też z innymi, na przykład GPS-ami, które też taki protokół wspierają, a przeważnie wspierają, tak, bo to jest właśnie protokół specjalnie stworzony do takich urządzeń nawigacyjnych. No i tutaj mówimy, że się będziemy łączyli na gnieździe sieciowym, socket out, czyli FlightGear będzie wysyłał informacje do Exisor i to będą przede wszystkim informacje o naszej pozycji, tak, gdzie się znajdujemy, takie informacje GPS-owe. I będą paczki wysyłane 5 razy na sekundę i podajemy IP komputera, na którym pracuje Exisor. Ja tu mam oczywiście localhost, bo będę uruchamiał na tym samym komputerze. Oczywiście możemy tutaj też Exisora uruchomić, jak mówiłem, z Androida i też możemy tutaj połączyć się z Androidem, czyli wtedy wpisujemy tutaj IP naszego telefonu komórkowego. No oczywiście musimy też komórką podłączyć się pod sieć Wi-Fi tutaj, tak, naszego powiedzmy routera domowego. No i musimy sprawdzić IP telefonu, możemy to zrobić w ustawieniach Wi-Fi, możemy wejść też w ustawienia routera i tam sprawdzić podpięte urządzenia. Tam powinno być też napisane, jak jest IP podpiętego urządzenia jak telefon. Dalej podajemy port, to jest ten sam port, który sobie ustawiliśmy w Exisor, czyli ten domyślny 4353. No i tam ustawiliśmy sobie UDP, więc tu też ustawiamy sobie paczki UDP. No i tyle, jeżeli chodzi o konfigurację, tak, to wystarczy, że FlightGear połączy się z Exisorem. Więc uruchommy sobie teraz FlightGeara, tak? Samolot. No, miał oczywiście ten szybowiec ASK-21 na modelu lotu JSB SIM. Lokalizacja, już tu mamy wybrany nowy targ, kod ICAO, Echo Papa November Tango. Pas aktywny, po prostu niech się sam ustawi. Środowisko, tutaj jest ważne właśnie też środowisko, bo ważna jest też pora dnia, jaką sobie wybierzemy, bo od tego zależy, jaka będzie termika. I tu możemy sobie wybrać po prostu południe, jeżeli chodzi o preset pogodowy. Popołudnie może być już troszkę za późno na dobrą termikę, bo to będzie chyba już godzina 16. A taki pik najlepszej termiki jest, czyli taka szczytowa termika jest w godzinach około 15.30, jak wyczytałem z kodu źródłowego FlightGeara. Więc no, południe nam ustawi godzinę tak około 13, więc południe będzie ok. Ale ja ustawię sobie czas własny. Ok, rok 2020, ok. No, dajmy sobie na przykład 7.01. No ja sobie ustawię godzinę na przykład 14, tak, żeby mieć trochę zapasu, jak będę tu jeszcze dużo rzeczy opowiadał. Więc taki nastaw powinien być ok. Tak, pamiętajmy, że po 15.30 termika będzie zanikać, tak, bo już będzie słońce zachodzić, będzie się robić zimniej i termika będzie wygasać, więc około 15.30 mamy pik termiki. Warto to wiedzieć. Jeżeli chodzi o datę, to aż tak bardzo chyba nie ma znaczenia, tak? No ale ja tu wybieram taką porę letnią po prostu. No i pogodę, też ważna rzecz. Mamy rzeczywistą pogodę.
teraz wybraną. No, jeżeli rzeczywiście jest lato, jest tak dobre warunki, w rzeczywistości są dobre też warunki na latanie szybowcami, to oczywiście możemy sobie też wybrać pewnie rzeczywistą pogodę. Ale ja sobie tutaj dla pewności, że będziemy mieli pogodę taką jak trzeba do szybowania, to wyłączmy sobie rzeczywistą pogodę i wtedy wybieramy sobie preseta region wysokiego ciśnienia. I to nam wygeneruje chmurki Cumulus, pod którymi będziemy mogli szukać właśnie kominów termicznych. No i to wszystko z ustawień, dajmy lećmy. Tu niech nam się uruchamia, a ja jeszcze uruchomię Exisora. Dajmy sobie taki tryb mobilny, ja tu sobie rozszerzę. O. Dobra. Coś takiego, dajmy teraz tryb Fly i... No i jesteśmy tutaj ustawieni na nowym targu, nawet nasza trasa jest dalej wczytana. Dobra, przyjmijmy, zatwierdźmy strefę. No i uruchomił nam się też symulator. Możemy tu sobie ustawić okienko troszkę lepiej. Tu nie jest lepiej. Może coś takiego. No tak, żebyśmy właśnie widzieli sobie naszego Exisora, jak i Flight Geara. No i w tej chwili jesteśmy połączeni. To sobie jeszcze zatwierdźmy i no ten plan bym usunął, ten plan nawigacja, zadania. A tu mamy wyżyć wszystko, ok. Dobrze. No i tu mamy naszą aktualną pozycję koło nowego targu, no w sumie na tym lotnisku. No i tak to w tej chwili wygląda. Dobrze, także mamy skonfigurowanego Exisora i podpiętego pod Flight Geara, także tutaj bardzo polecam tą aplikację Exisor. Na ten odcinek to będzie tyle, także tutaj no znowuż nie wystartujemy, jak mówiłem. W następnym odcinku zobaczymy sobie ten szybowiec, omówimy sobie tutaj troszkę więcej, jak tutaj wygląda ten kokpit i jakie tutaj możliwości daje ten szybowiec. A na ten odcinek to będzie tyle, także dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć wam!